Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Kontynuujemy. Słuchajcie, wiem, że za tamtą górką znajduje się ten jaszczur, którego musimy pokonać, żeby zdobyć narzędzia dla tego Hatloda. Aczkolwiek tutaj jeszcze miałem jakąś jaskinię. Huligan oraz Zbir i Rabuś. Dobra, zobaczymy, czy będzie można z nimi nawiązać jakikolwiek kontakt, czy od razu mnie zaatakują. Bo wydaje mi się, że wcześniej, w poprzednich wersjach jakby Gothica nie było tutaj do czynienia z tymi... Tych huliganów nie było, na pewno nie było. Nie no, gościu, zapomnij o tym. Dobra. Czyli tutaj była po prostu taka... Huligani, którzy żądali od nas pieniędzy, żeby przejść jak gdyby dalej. Typowe. Dobra, ale nic z tego. Generalnie powiem wam szczerze, że tą Myrtanę do momentu, aż nie wykonam questów dla wszystkich miast w Myrtanie, czyli pozostało nam w sumie w połowie Silden, Geldern i Trellis, to nie zacznę eksplorować tak dokładnie, nie? Wtedy naprawdę poświęcimy całkiem, myślę, kilka odcinków, żeby sobie poeksplorować te tereny, których wcześniej nie zwiedziłem, aby jakby dopełnić tą Myrtanę do końca. Żeby z jak największym poziomem, z jak największym doświadczeniem ogólnie udać się do tego, do Warantu. Dlatego, że wydaje mi się, że Warant jest bardziej skomplikowaną, znaczy na pewno jest bardziej skomplikowaną i wymagającą tutaj lokacją niż Myrtana. Będziemy mieli tam dużo, dużo, dużo potężniejszych przeciwników. Także dlatego trzeba wbijać te doświadczenia naszej postaci, żeby potem, wiecie, nie było problemów z niczym. Dobra, to jest pełno tych jebanych krwiopijców. Nienawidzę z nimi walczyć, naprawdę. Prawda, padają jak muchy, bo na dwa hitki, no aczkolwiek, kurde. Za każdym razem, jak nas dziabną, trzeba się leczyć. Dobra, otrutka. Pyk. I lecimy uciupać tego całego jaszczura, który powinien znajdować się tutaj. Czyli on był naprawdę blisko. Blisko tego. Kurwa, kolejny. Ja pierdzielę, ile tego tutaj jest, masakra. Ale generalnie ten jaszczur byłby bardzo, bardzo, bardzo blisko tego miasta. Dobra, leżeć. Mam nadzieję, że więcej was tam dalej nie będzie, bo nie chcę mi się z wami walczyć, naprawdę. Dobra, już mamy jednego jaszczura, ale to prawdopodobnie nie będzie ten. Dlatego przyznam się wam, że już z nim walczyłem poza odcinkiem, ale i nagrywałem jak gdyby fragment, ten odcinek, ale... Po prostu zawiesiła mi się gra, nie miałem save'ów i... no i dlatego wiem, gdzie ten jaszczur się znajduje. Ten tutaj na dole po prawej stronie, to jest on. Dobra, gin, jaszczurze. Dobra, mamy to i po to przyszliśmy, popiłę Hatloda. Tutaj jeszcze trochę roślin. Pyk, pyk i lecimy oddać i wykonywać dalsze questy. Właściwie ile mam reputacji w Silden? 26. Ale powiem wam szczerze, że ja tego Silden nie lubię, szczerze mówiąc, dlatego, że te questy są tam troszkę monotonne. Aczkolwiek no trzeba wykonać dla doświadczenia i dla dobra tutaj, żeby dopełnić jak gdyby w jak największym stopniu ukończyć tego Gothica, o, bo taki jest przynajmniej zamiar. I zawsze się w tym jebanym mieście gubiłem. To wyjątkowo. Wydaje mi się, że z tym chyba gościem dochodzi do jakiejś walki, wydaje mi się. Ale też nie jestem tak stuprocentowy, w 100% pewien. Wadir poluje na niewolników dla Silden. Co tu jest gerane? Wielu ludzi przyjdzie w okolicach lasu i... Czyli będziemy musieli udać się na zachód, czyli gdzieś tutaj. Gdzieś w tamtych lasach powinny być niby drwale, no ale to dopiero, to innym razem się tam udamy. Tu jeszcze pogadam sobie z tymi... Imarowi zginęła halabarda. Halabarda wiem, gdzie się akurat znajduje. Tego questa akurat pamiętam. Halabarda powinna być w którejś chacie rybaka. Także spoko. Tutaj jeszcze musimy... ryby, dobra.
oddać. Zanieś skóry do młyna. Co ty właściwie masz, koleżko? Ciężki pancerz najemnika. Dobra, wytrychy jak zwykle kupujemy. To też kupimy. Powiem wam szczerze, naprawdę ostro się wysrałem z tych pieniędzy w tej grze. No ale no, co zrobić? Dobra, także tutaj niczego nie ma. Dobra, te drewno opowy. Nigdy nie lubiłem tego questa, bo zawsze miałem problem, żeby odnaleźć te jebane drewno. Zawsze mi brakowało. W pewnym momencie musiałem szukać, kurde, na YouTubie, gdzie te wszystkie części, jak gdyby te wszystkie drewna można znaleźć. No, aczkolwiek mam nadzieję, że uda się i nie będę musiał tutaj niczego szukać. Dobra, wiecie co, powolutku. Dobra, tu mamy pierwszą jakby stertę tego drewna. Dobra, ile muszę tego znaleźć? 10 sztuk. Oh my god. Tu mam kolejne drewno. Pyk, pyk. No, trochę zabawimy w tym mieście, szczerze mówiąc. Tu wydaje mi się, że był chyba jeszcze jakiś ork, tak, dokładnie. Z którym można pogadać. Całe drewno z obozu. Tu pamiętam, że w którejś chacie tu była broń. A nie, jednak nie myślałem. Generalnie wiem, że w którejś chacie był też ognisty puchar. Trzeba było go po prostu jak gdyby ukraść, aczkolwiek nie pamiętam, w której to było chacie. Powolutku, dobra, tą część przeszukaliśmy, tu niczego nie ma. Także podejdźmy może w tym kierunku. Ja pierdzielę, tak jak mówię, nie? To się naprawdę strasznie gubię, nie? Nie potrafię się kierować po tym mieście. O! Dobra, idziemy w dobrym kierunku, dlatego że tutaj powinien być puchar w pobliżu. I przy okazji buntownik, który jest szpiegiem. Chyba Inok jest, tak, dokładnie. On jest bratem Anoga. Jakie spoilery, ja pierdolę. Potrzebuję 5 zestawów broni. Dobra, to chyba mam tą broń, także spoko. Reputację już mam 39, fajnie. Dobra, naprawdę, przyjęliśmy całą masę tych questów. Tylko gdzie był teraz ten puchar? Na pewno w którejś chacie. Aczkolwiek teraz nie pamiętam. Chyba tej po lewej stronie. Chyba tutaj, wydaje mi się. Tak, chociaż, cholera. Dobra, pogadajmy ze wszystkimi, najlepiej przyjmijmy tyle questów, ile tylko będziemy mogli. I tyle. Tu żadnego questa nie mogliśmy niestety przyjąć chyba, że przeklikałem jak zwykle ja i nie przyjąłem go. Dobra, generalnie chciałbym jeszcze zdobyć teleport do Silden. O, Alchemia też się przyda, fajnie. Potrzebujemy, słuchajcie, 100 punktów chyba alchemii, żeby można było się wyuczyć tutaj reputacja, żeby można było się nauczyć wytwarzania mikstur, które stałe premie dodają. Surowe mięso 47 potrzebujesz. Sporo, no tak to jest, bo ja niestety całe mięso usmażyłem. Dobra, tam na razie nie przejdziemy. Czy ja wszystkie drewno tutaj na pewno zdobyłem, momento. Jeszcze raz szybko rzucę okiem, żeby nie było. Dobra, tutaj mamy drewno opałowe. Ale chyba nie można go zabrać. Bo to był taki pierdolony bajt, za przeproszeniem, że gdzieś właśnie było drewno. W sensie jego tekstura, ale nie można było tego zabrać. No i na to zawsze się nabierałem i to chyba właśnie było to drewno, które widzieliśmy. Dobrze, tutaj przeszukane. Teraz tak, w chacie rybaka, w którejś z tych chat powinna być halabarda. Beczka z rybami, dobra, bierzemy to. Nie wiem czy po co, czy mi się to przyda czy nie, ale biorę. Żeby nie było. O, jest i
halabarda, której potrzebowaliśmy. Pozwolę sobie jeszcze zerknąć do tego kuferka. Dobra. Katlot, tutaj mam twoje, twoją piłę. Młot też wiem, gdzie możemy zdobyć. Młot akurat znajduje się w... Młot znajduje się akurat na arenie. Kurde, powiem wam, że akurat pamiętam te questy z tego Silden. Jak gdyby te Silden tak utkwiło mi w pamięci jako chujowe miasto. Bo nie dosyć, że jest brzydkie, nie ma żadnego jakiegoś uroku, to te questy są takie... takie nijakie, szczerze mówiąc, tutaj. Dobra, także moi mili państwo, trzeba się wrócić na chwilę do tego, na arenę. Dlatego, że na arenie na pewno będzie ten mod, którego tak bardzo poszukujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że w tej jakby modyfikacji zmienili jego lokację, mam nadzieję, że nie. Będziemy w czarnej dupie i będą się szukać na YouTubie, gdzie to kurestwo znaleźć. Ja pierdzielę, z tym drewnem też będę miał problemy, szczerze mówiąc, już to czuję. No ale dobra, po kolei, słuchajcie, po kolei, powolutku. Po kolei wykonajmy te questy. Dobra, tutaj nie. Chyba w tym drugim korytarzu, jak gdyby był, będzie ten młot. Jak pierdzielę, powiem wam, że przy tym gotiku tak mi szybko czas leci, że to jest naprawdę niesamowite. Kurczę, będzie tu moc, czy nie będzie tutaj tego młota? Zerdzewiały topór. Tak, jest młot. Przepraszam, nie chciałem. Odjebałem, panowie i panie. Nie chciałem, jak gdyby go ten tutaj rozwścieczyć. Aczkolwiek myślę, że tutaj orkowie nie będą mieli mi tego za złe. Już się tam nie pokazuje, nie? Naprawdę. Kurde, powiem wam, że... Już jak gdyby zgłupiałem, nie? Bo ten mod wydawało mi się, że jest gdzieś tutaj, chyba że... Momento, raz jeszcze sprawdzimy tą lokację. Długi miecz... Kurde, no nie ma tego młota tutaj. Dobra, wiecie co, nie będziemy sobie tym teraz zawracać gitary. Po prostu wrócę tutaj poza odcinkiem na przykład i w spokoju poszukam tego młota. No ale wydawało mi się, że on jest, że on się znajduje właśnie gdzieś tutaj, gdzieś w tych okolicach. I chyba te drewno też sobie odpuszczę, bo naprawdę raczej tego nie znajdę. O rany. Dobra, wiecie co, odwaliłem kaszanę, naprawdę, bo ci orkowie są teraz jak gdyby na mnie wrogo nastawieni. Także wiecie co, wykonamy może zadanie dla tego asesyna, czyli żeby zdobyć dla niego niewolników. Czyli musimy iść na zachód, czyli w tym kierunku. Generalnie jakieś tam konkretów, gdzie można ich znaleźć, to nie powiedział. Aczkolwiek jak gdyby mi świta troszeczkę taka lokacja, gdzie byli faktycznie drwale. Dobra, tam mamy chatkę, tam mamy na pewno myśliwego, do którego też za chwilkę pójdziemy i zagadamy do niego. I myślę, że zrobimy to teraz. O kurwa, nie zauważyłem tego krokodyla. Dobra, leżę. Dobra. O, idziemy w dobrym kierunku. Dobra. Także chyba trafiliśmy w to miejsce, w które chcieliśmy. Dokładnie tak. Ale generalnie co ja mam teraz zrobić? Ja mam ich tutaj powybijać, czy co? Ja pierdzielę, to będzie trochę zdrada, wiecie? Yep.
paczka dzikich jagód dla rybaka Stana. Co mam zrobić właściwie? Czekajcie, ja pierdolę, tych questów się tutaj namnożyło. Chwileczkę, młot. A, to teraz topielca musimy znaleźć. Dobra, to mi się popierdoliło, ludziska. Dobra, come on. Wszyscy się na mnie rzucili teraz. No to naprawdę robi się nieciekawie. Mam nadzieję, że nie będę musiał was zabijać, panowie. Naprawdę nie chcę tego. Nie chcę tego robić. Dobra, szybkie leczonko. Oj, trafił mnie. Dobra, udało się. Przeszukam sobie jeszcze waszą skrzyneczkę, a w skrzyneczce wielkie gówno, jak zwykle. Dobra, Will. Wypieprzaj do tego, do asesynów. Zrobisz chyba. No właśnie. Dobra, idziemy. Chodź. Zaprowadzę go, a słuchajcie, może potem udamy się do tego Anoga, co? Poinformować go o tej rewolucji, jak gdyby, w tym w Silden. Kolejne doświadczenie dla buntowników, znaczy kolejną reputację dla buntowników zdobędziemy na pewno. Do kolejnego poziomu brakuje nam niewiele. I te punkty, jak myślę, rozdam chyba w alchemii, wydaje mi się, bo naprawdę czym prędzej musimy się wyuczyć tworzyć mikstury o stałych właściwościach. Dobra, reputacja u asesynów i reputacja dla Silden również. Dobra, także gitara. Pyk, co tu jeszcze mamy? Uda się dołóc na północ, aha, czyli tą chatę jak widzieliśmy wcześniej. To właśnie tam jest ten myśliwy, od którego powinniśmy zdobyć ten te skóry. Dobra, także może udajmy się do niego. Przy okazji powybijamy troszeczkę tutaj tych stworzeń, aby wbić troszkę doświadczenia. Ale myślę, że nasza postać jak na tym poziomie radzi sobie całkiem nieźle. Dobra, tujemy topielce. Ale tego topielca, którego my musimy poszukać, to on się znajduje właśnie bliżej tego jaszczura, znaczy tego jaszczura, z którym walczyliśmy, który posiadał piłę. Tylko, że po drugiej stronie rzeki, wydaje mi się. Ała! Dobra, mamy to. Przerzucę sobie tę miksturę. O kurwa! Tego jednego nie zauważyłem. No ale spoko. Dobra, mamy to. Kamienne korzenie. Oczywiście tych wszystkich roślin nie dam rady zebrać. Naprawdę tego jest tutaj tak dużo, że staram się zbierać tylko to, co mam pod ręką, jak gdyby. No naprawdę musiałbym sporo czasu poświęcić, aby pozbierać te rośliny. A na pewno dużo tego ominąłem po drodze. Wiecie, co jeszcze zrobimy? Pójdziemy w Kimkę, aby tutaj przeczekać ten deszcz, bo naprawdę strasznie mnie on denerwuje. Pyk i do rana. Dziękuję, ale jeszcze pada. Czy nie pada? Nie, nie pada, dobra. Nie pada. Kuferek. Dobra, pogadajmy z myśliwym. Ej, to chyba nie o tego myśliwego chodziło. Zabij wilki w pobliżu Silden, zapoluj na srebrne wilki z bramem. No to lecimy, ale generalnie tam mamy kolejną chatkę i to chyba od tamtych myśliwych musimy zdobyć.
te skóry. Aczkolwiek walczymy, polujemy, będziemy polować na wilki, także... Może jednak to to. Bo musimy zdobyć się w sumie tego, nie? Skóry srebrnych wilków. Ogólnie wilków, znaczy się. Dobra, chodź. Ja pierdolę, naprawdę walka z tym tutaj ścierwym jest po prostu tak irytująca. No dalej, no kurwa, no. Dobra, to przejdźmy do innej taktyki. Zabij wilki w pobliżu Sildy. No i kolejna reputacja. 36. Chociaż tą reputację tutaj się wolniej na pewno wbija. Dobra, kolejne doświadczenie, super. Co ty właściwie masz, gościu? Skórzany pancerz, łuk gońca leśnego, zdolności łowieckich 200 nam potrzeba do tego. Długi łuk, ale długi łuk jak najbardziej wezmę, dlatego że długi łuk na pewno zadaje większe obrażenia od kompozytowego. Niestety trochę gorzej wygląda, no ale akurat nie będę tutaj na wygląd w tym przypadku stawiał. Generalnie pod kątem wizualnym to zdecydowanie lepiej łuki wyglądają niż kusze. Kusze wszystkie tak samo wyglądają, praktycznie. Dobra, tutaj jeszcze mam jakąś skrzynkę, widzę. A w skrzyni kusza i jakieś pierdoły. Dobra, mamy to. No i dobra, wiecie co, zahaczymy może jeszcze szybko o tą chatę myśliwych. Sprawdźmy, czy te skóry dostanę, czy będę musiał wykonać najpierw coś w zamian. Za to, żeby je otrzymać. No bo wątpię, żeby tutaj tak łatwo mi oddali te skóry, na pewno będzie tutaj coś w zamian. Ale zobaczymy, bo nie pamiętam, jak jest naprawdę, szczerze mówiąc. Tu widzę kolejną skrzynkę, którą też bardzo chętnie otworzę. Dobra, cyk, zapiszmy grę. No dobra. W tych skrzynkach naprawdę jest w większości przypadków to samo, nie? Nie ma żadnej takiej różnorodności pod kątem, nie wiem, otwierania tych skrzyn, że wiecie, że otworzę i będzie takie wow. Jedynie w tych starych skrzynkach można znaleźć jakieś przydatne i lepsze przedmioty. Na zębacz trzeba będzie polować. No dobra, chodźmy. Chodź. Poradzimy sobie. Tak myślę. Kurde, te widoki też naprawdę robią wrażenie w tym goticzku. Z tą modyfikacją to już w ogóle. Naprawdę ślicznie to wszystko wygląda. Te tekstury normalnie. Dobra, mam nadzieję, że te zębacze nie są jakieś zajebiście daleko, bo szczerze mówiąc nagrywam już 24 minuty, a naprawdę tego nie odczuwam. Dobra, zostawmy te. A jednak tutaj... Nie w tym kierunku, Falk. No dobra, dobra, już widzimy te zębacze. Achievement. Dostałem jakiegoś achievementa, łowca drobiu. Słuchajcie. Nie wiem, czy mam czuć jakiś zaszczyt z tego powodu, czy co? O kurwa, robi się naprawdę nieciekawie. Wiecie co? Wyleczmy się lepiej. I to czym prędzej. Bo nie wiem, czy zapisałem grę. Dobra, mamy to.
to już... No i gitara, i mamy tym samym też kolejny poziom i kolejne zdolności łowieckie wbiliśmy. Także naprawdę warto wykonywać takie questy, bo też możemy dostać, jak widzicie, bonusy stałe. To też jest całkiem spoko. Złamany. Dobra. Złamany. Powiem wam, że z tym mięsem to raczej tego questa teraz nie wykonam, bo... ile tego mam właściwie? Czekajcie. Surowe mięso jelenia, ale to surowe mięso. 15 sztuk. Czy ile tam? Nie widzę dokładnie. 13, 15. Coś ten deseń. A potrzebujemy jeszcze 48. Także chyba poza odcinkiem sobie powbijam tutaj te bizony, czy co to jest. Tak. I sobie na spokojnie wykonam tego questa. Tak samo z tym drewnem opałowym, bo naprawdę za chuj nie wiem, gdzie to wszystko znaleźć. Zdobyłem te skóry, czy nie? Od tego typa, od tego Lukiana. Nie mam pojęcia. Aaa, tutaj są. Co się tak skradasz? Dobra, chyba czuję właśnie takie obrzydzenie tego miasta z tego względu, że tutaj trzeba zazwyczaj coś zbierać, nie? Jak futra, beczki z rybami, czy ciul wie co jeszcze. Dobra, brakuje nam ostatniego, ostatniej skrzyni w sensie. Pytanie brzmi, gdzie ona się znajduje? Tutaj? Nie. Tutaj? Też nie. Generalnie mamy kuferek do otwarcia, także otwórzmy go. Tu. Złamany. No co jest? Bezi, dasz radę. I pytanie jeszcze brzmi, gdzie się znajduje teleport do Silden? Tego też nie mam pojęcia, też będą się na pewno to obcykać jakoś. Obczaić znaczy się. Ej, no kurde, jaja sobie chyba robicie, bo naprawdę... O, tu jest! Futro. Dobra, mamy to. Także idźmy oddać questa. Oddamy questa, słuchajcie, i wydaje mi się, że na tym zakończymy ten odcinek, bo trwa on już... O, szczawik królewski! Nie, to jest kamienna pokrzywa. Bo szczaw królewski tutaj bardzo podobnie wygląda, co ta pokrzywa. No i troszkę to jest mylące. Także tak jak powiedziałem, oddamy tego questa i zakończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować... O, kurwa! W kolejnym odcinku będziemy dalej oczywiście kontynuowali wykonywanie questów. Ciekawe doświadczenie dostanę za nosorożca 140. A powiem wam szczerze, że nie był jakiś on wygórowanym przeciwnikiem w sensie. Już jakiś kamienny krąg jest, ale dobra, nie przedłużajmy, słuchajcie, idziemy oddać tego questa, bo mija już prawie pół godziny od nagrywania, nie chciałbym się tutaj, wiecie, przedłużać jakoś specjalnie. Dobra. Pytanie brzmi, jak się teraz do młyna szło, bo zapomniałem. A tędy, dobra. Czekajcie, przelecę jakoś przez ten płocik. O, pięknie. Świet. Proszę. Także mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Oczywiście zapraszam do kolejnych. A na ten czas jak zwykle ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, trzymajcie się, cześć.